Nie, 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 no miałem stanowczo za głośno, tak wiesz. I dobra, tak siak, lecimy. Misja dwuosobowa z Amongiem, ponieważ reszta ziomków nie chciała grać z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu. Amongo, lecimo. Lecimy, lecimy. Wiesz, jakie osiągnięcie będzie trzeba zrobić jeszcze? Tego no-hit. Tego no-hit będzie trzeba zrobić, ale to chyba na jakimś łatwiejszym poziomie trudności. O cholera, tak propos to my się rozdzieliliśmy. Tak, wiesz co, ja kojarzę, bo ja chyba grałem tu kawałek tej, ja grałem chyba trochę tą misję. Tak, zaczynamy osobno, więc jest trochę trudniej. Ale tu jest labirynt. No tak, bo i tutaj... Zabarykadowane. Nie, nie, wszystko nie, byczku. No prawie. Dużo rzeczy jest zabarykadowanych, ale nie wszystko. O kur... Dobra, tego nie padnie mi tam, dobra? Bo będę miał problem, żeby cię podnieść. Jak tam padniesz. Zwłaszcza, że jesteś... Jest przerąbany. Gość. No nic dziwnego, że jest przerąbane w końcu ten. W końcu, byczku. Jakby nie patrzeć, to jest, wiesz, wysoki poziom trudności. Misje nie takie łatwe. Co ty się spodziewałeś, że to będzie wycieczka po przedszkolu? No to się źle spodziewałeś. Znaczy to po sierocie, tu się spodziewałem jakieś wycieczki do przedszkola, czy coś ten deseń. A tutaj mnie na policję zabrał, co? Jakieś dowody masz tam, nie blady? Chciałeś mnie na policję wziąć? Kurde, od razu mnie jeb! Masz za swoje, debilu! Od razu mnie debil jebnął. Ej, ej. A ci powiem, że tu klucze musimy jakieś w końcu znajdować. Kurde, no skąd ty wiedziałeś, że tu jestem? Goni mnie jakiś frajer, cymbał! O, klucz, to się przyda. Kurde, ale mnie jeb, zostaw! Biegnij, 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 biegnij! Jakiś klucz. Kurwa, ja to nie mogę się wydostać z pierwszej strefy, bo nie wiem jak. O, jeszcze w pułapkę w tego debila wpadłem. Dobra, trudno, pobiegam sobie, będzie git. Dobrze, teraz z tymi umiejętnościami dodatkowymi ta pułapka to się w miarę szybko kończy, ten stan tego debilizmu. Dobra, powiem ci tak, Amongo, mam klucz, mam fajny klucz, który sobie znalazłem. Ale... Problem jest bardziej techniczny taki, że... Nie wiesz, gdzie go użyć. Nie, 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 nie wiem, jak się do ciebie kurwa dostać, gościu. Ja też nie. O! Ja mam klucz C, a... To weź, weź, bo klucze są potem będą potrzebne, pewnie. Na pewno, tak. Jak ja się mam tutaj? A chyba, dobra, coś mam, jakieś przejście? Ej, dobra, chowaj się, bo teraz gazownik na pewno wyskoczy. Nie. No dosłownie, nie wiem, chodzę i nie wiem jak tu przejść dalej. Czuję się jak debil jakiś. Naprawdę można się tutaj zgubić? O. Poczekaj, o, chyba mam coś. Jest, znalazłem. Dobra, mam przejście jak coś. Faktycznie znalazłem. Ach, tak zwany prankster. Chciał mi zrobić nóż prank challenge. Nie jest dobrze, ja pana policjanta za to spotkałem. Gorzej, spotkałem kurwa stanowczo za dużo kolegów policjantów. Na szczęście nic mi nie jest, się radzę sobie, ale powiem ci... No, powiem ci, że nie, taka... Naprawdę przerąbana trochę misja, no. No. We dwójkę i rozdzieleni?
Co nie? Dobra, damy radę, dobrze idzie. Ja praktycznie też. A to się rzadko zdarza w tej grze. Bo to nie mój styl rozgrywki, ale chyba nie ma opcji innej. A, dobra, mam. Dobra, znalazłem przejście. Tylko, że to jest przejście do pana policjanta i to mi się nie podoba. Spotkałem pana policjanta. Mi się to nie podoba, bo ten gnój jest dosyć silny. Dobra. Dobra, potrzebujemy tego klucza z C jak coś. Musi się tu po prostu dostać. I wtedy jest, to jest pewnie łącznik wtedy, no. Bo tu są drzwi do rozwalenia we współpracy, bladie. Ale da się przejść na bank, bo też takie drzwi miałem. Musimy po prostu znaleźć przejście. Ja do ciebie spróbuję dojść, jeśli pan policjant sobie łaskawie stąd pójdzie, a on sobie tu spaceruje, jakby nigdy nic. Koło sektora D jak coś. Więc jak sobie pan policjant stąd pójdzie, to do ciebie pójdę łącznie. Ty jesteś w którym sektorze? W C? Call D. What are you gonna do? Call the police? I used to stay in the store. W D jesteś? W C? To mam, znalazłem. Hey. Tutaj. Chodź, gałganie. Tylko pospiesz się. Mamy gorzej, mamy pana policjanta na głowie! Nie daj się załatwić. Dobra, ja się schowałem. Żyjesz tam? Schowaj się! Schowaj się gdzieś przed tym debilem! Chyba nie wie. Dobra, chodź tu. Dawaj, dawaj. Among go? Jednak jest na nas! Jednak wiedział! Kurde, nie mam jak ci pomóc, bo nie mam nic do rzucania. Mix kopa! Zapomniałem, że można go kopnąć. Dawaj do mnie, szybko, szybko, Among go! Dawaj do mnie, szybko, szybko, szybko! Tutaj klucz jest potrzebny! Dawaj, dawaj, przez pługę, dawaj, tu klucz, użyję klucza, szybko! Dobra, wchodzimy! Dobra, udało się. Ile masz życia? A jak dobrze? Już się uleczyłem, mam chyba, a nie, bandażem to jeden pasek. A nie, jesteś pełny. Nie, pełny jesteś. No. A, myślałem, że bandaż tylko jedno leczy. Nie, nie, bandaż dwa, dobra. I teraz chyba będziemy musieli biec do wyjścia. Dobra, siup. Dobra. Gdzie? Dobra, jest dobrze, bo wszedł znowu w pułapkę. Chodź, przygotuj się do biegu. I biegnij po prostu za mną. Opuść próbę. Dobra, za mną! Dobra, biegnie. Tutaj w lewo, tutaj w lewo. Mam. Dawaj. W razie czego. Ja mam adrenalinę. To zaraz użyję w razie czego. Uważaj. Uwaga, bydlak! Dobra, idę i nacisnę przycisk, Przycisk naciśnięty jak coś. Musimy czekać. Uwaga, bydlak, biegamy wokół samochodu czy coś. Dobra, leży, ale to nie wiem jak długo to wytrzyma. Dobra, jest, chyba, jest, wchodzimy. Ładnie. Kurde. Proszę cię, to miało być ciężkie. Panie Amongo, szanujmy się. Zrobiliśmy to perfekcyjnie. No ładnie, ładnie, ładnie poszło. No ładnie, ładnie poszło. A to nie było takie oczywiste, no ale poszło ostatecznie naprawdę ładnie, no. No, jeszcze, że sami rozdzieliliśmy się. Kurde, drużyna najlepszych wojowników. Ooo, tak, będą tak. Będą nam zazdrościć. Będą, ale ładnie, ładnie jesteśmy sobie poradzili. Trzeba przyznać, że tutaj profeska, wiadomo, czym więcej, ogólnie jest trochę w tej grze tak, że czym więcej graczy, tym jest łatwiej. Trochę tak. Dlatego potem ci dają więcej przeciwników na mordę. No, ale ładnie, ładnie żeśmy sobie poradzili, jak na
Tylko dwie osoby, to naprawdę. Dostałem w nagrodę rękę. Dobra. Nie mogę się powstrzymać, idę kupić. Co idziesz kupić, Gałganku? Rękę idę kupić, żeby mi podali pomocną dłoń. Nice, a dobra, ja zobaczę w ogóle co ma ten od perków. Wejdź do tego. Nie przekonuje mnie. 26 wtedy. Nie przekonuje mnie te ulepszenie, więc idę do pani lekarki. Bo pani lekarka tutaj. Pani lekarka tu fajne boosty daje, dobra. To ja myślę, że teraz regeneracja zdrowia rozpoczyna się szybciej. Wydobywa oczyszczenie zdrowia za pomocą nuda. Wkrywka, by wyprowadzić nuda. Czy przez wamia wysłabadzanie z pułapek chwytu wroga. O, to jest spoko. To się teraz przyda. Dobra. No to co? O, siema Szymek. O, siema Szymek, wbijasz? Dobra, to dawaj. To czekamy, czekamy w lobby. Ja. Tylko weź bladzie na Discordzie muta. A, dobra. Dobra, już się zdiscordowałem, zmutowałem. No i elegancko. Tak więc zaczynamy! Czas troszkę pobiegać. Jak sobie coś... O, już się rozgrzaliśmy ostatnio. Tak. Co tu mamy? Wykonaj. Ja dalej trzyma po wczoraj, więc... Pomóż... Zażyj, skrześ, użyj, a użyj, użyj. W ogóle jakąś odznakę dostałem, zabieganie chyba. Za odznakę? No to dobrze, bo to odznaka, no bo to się dostaje. No zabieganie to jest proste akurat. Ej, pozwolicie mi, że będę trochę tryhardował i nie chcę dostać hita. Brakuje mi dwóch no-hitów, żeby zrobić to. A, to kiedy, to kiedy, ej, kiedy, kiedy, kiedy zrobiłeś resztę no-hitów? Kiedy? No. No, nie, no. A nawet sobie, nie powiem tajemnica. Tak? No nie, no jak sobie grałem. No hity to Amogo. Już wiesz ile godzin. Będzie trzeba no hity porobić, ale na jakiejś takiej prostej mapie, którą można speedrunować na tym pierwszym początkowym levelu. Ogólnie. Powiem ci, że ja chyba no hita, a nie, dostałem coś za... Kurde no. Mi mało brakowało mi na tamtej mapie. Tylko no. Mnie ten policjant raz dziabnął. Mnie też tam dziabnął ktoś. Z kluczami, wiecie, to jest spoko. Z kluczami jest szybkie? No chyba z kluczami było łatwe. Możemy tak. Potem... Możemy potem spróbować pospeedrunować te z kluczami i zrobić no hita kilka razy. To jest na ty. Jak się człowiek skrada, to jest lepiej. No głównie trzeba uważać na tych, co a nagle mogą ci wyskoczyć, co nie? Bo oni są najgorsi. Ja mogę w tego średni... Nie, no tak, 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 ale jak masz kutelkę lub cegłę, to spoko, jeszcze się uratujesz. Tak. No i umiej, grałeś Amogo w tego Pilgrima? W tego średniowiecznego Lethal Company grałeś? Nie, nie. Miałem zagrać, ale Bloody już miał ekipę. No bo za późno się odezwałeś, Amogo, no. No ale napisałem ci, że wstępnie będę, no. No ale 19 miałeś być, a byłeś 19:30. No, głupie, no. Wymówki. Dobra, ucieknij z budynku sądu. To może być... To może być w miarę proste. Ja was właśnie mylę, bo kurde macie Frikson, Friksonek i czasami zdrabniam Friksonka, mówię na niego Frikson, a na ciebie mówię Friksonek, czasami no... Tak to jest, że jeden jest zdrobniony, a drugi jest, nie wiem, niezdrobniony. Nikt, nigdy... Rozróżnijcie się. O nie, to jest to? Czy co? Będzie trzeba szukać tych, wysadzać tych debili? Najgorzej. No, to tak się męczące trochę. Tak, tutaj... No hita to będzie... No hita będzie ciężko tu. Czyli trzeba będzie znaleźć tych, wysadzić ich, ta. Unikać potworów. Może być problem. To będzie na pewno nie będzie takie proste. Kurczę, a dobra. Thank you.
Poczekaj sekundkę, bo coś robię. Jest. A to, dobra, Frickson jest, to chyba na dwójkę go weźmiemy. Dawaj, wysadzaj go, Frickson. Nie mogę, nie mogę. A to nie możesz dwa razy? Dwa razy? Myślę, że ja i że ja i... Nie. Już do was idę, już do was idę, ale nie wiem, czy zdążę. Gdzie on jest? Uciekł? Tak, ale ja mam cooldown, jak ty użyjesz i tak. Bo to trzeba na zmianę, a to nie na zmianę właśnie się używa wtedy jakoś? Że na zmianę właśnie ale, działa? Ale to miał Frickson cooldown, mówią. Już idę. A to ma jedno. O kurde, kto to postawił ten list? Dobra, wybuch. I co, już? Ucieknij z budynku? Nie, jeszcze nie, trzeba pewnie... Jeszcze kolejnego trzeba... Tak, otwarcie! Następny sektor. Kurde, ile tu minie. Kurde, i teraz wykrywać jeszcze będzie. Ej, to jeden jest dosyć blisko. Jest obok mnie dosłownie. Ej, jesteście? Sekundkę, bo ja mam bydlaka. A bydlak, no co jest? Gdzie że mam? Gdzie jest? Za tymi drzwiami. Masz przyszykowane? No strzelam. Ej, bez kitu, no, ej, ja nie mogę tyle użyć, jak ty tak trzymasz to. No, głupie. Czyli trochę oszukany tutaj wychodzi na to. No, bo myślałem właśnie, że będę mógł od razu kliknąć, nie? A nie mogłem. Aha, przyszedłem. No i hita już dostałem za to. Kto tu biegnie? No typ tam, uważaj, typ jest tam. Tam jest. Gazownik jest przede mną. Enlightenment is coming. I co, gdzie jest ten typ ogólnie? Chyba powinien być gdzieś teraz po waszej stronie. Gdzieś po naszej stronie jest Frickson. Ale co, też ten bydlak? Wszystko, dosłownie wszystko. Wszystko jest u mnie. A jest chyba. Ale bydlak do wysadzenia czy jest? Masz go? Masz go? To tu się wyrabia! Coś tu słyszę, coś tu słyszę. Dawaj, po współpracy zrobimy. Tu jest, dawaj! Kurde, uciekł, dawaj, biegniemy za nim! Problem. Kurde, uciekł. Jest, dawaj go! No kurde, ja teraz padnę, bo ten paruła się na mnie rzuca. Zagubię miejsce. Chodź, Frickson, musisz mi pomóc. Dobra, chyba po głowie jego. Mam go. No ty bydlaku! Ej,
Już nie żyje. Jak żyje, to jakiś inny. A jak żyje, to jakiś inny musi być. Ten jeden co był tutaj, to już nie żyje. Więc jeśli jest jakiś, to ktoś inny jeszcze. Już go nie ma. Nie ma go tam u ciebie. Już go nie ma, sprzątałem go. Otwarł się. Gdzie jest wyjście? Do powrotu. Jestem. O kurwa. Dobra, spróbuję cię uratować. Chodź do czołgu, czołgaj się w naszym kierunku, Among Go. Nie zdążę, będę miał egzekucję chyba. Ale mnie chyba z gościu zamacetuje. A nie odpuścił mi, dobra. Chodź tu, do mnie się czołgaj, do mnie się czołgaj, Among Go. To jesteś ty? Tu macie drzwi, nie wiem czy tu przejdziecie. Uff. Ja mam ogłuszenie, no. Dawaj, chodź, pomóż. Louder. Wake up, mały kurwiu. Spierdalajcie. O, dobra, nie, dawaj, no. Zawijamy się. Dobra, dostał błędy. Tędy? Tak. I co teraz? Ja nie wiem, gdzie tu jest wyjście. Gdzie tu jest wyjście? Chyba nie zostało to do końca wyjaśnione. I guess. Tu wychodzi ziomek. No cóż, moje. A ja już myślałem, że już uciekamy stąd. A to jeszcze nie koniec. Chyba jeszcze jedna fala, no. Dobra, to już tak trochę... na pewniaka. Zacząłem biec. A tu proszę. Tak, dostajemy. Te, jakieś tutaj są dopiero. Fuck! No dobra, to tylko te. Pokazuje coś na mapie. Gdzie musimy iść chyba, wiecie? Boże, ja się wystraszyłem. Tutaj. Dokumenty pokazuję jakieś. No to ja. O, to szybko obierz to. A, ale to tylko dowody. O cholera. W każdym razie czegokolwiek szukamy, to chyba nie tutaj, nie ten sektor. Po drugiej stronie chyba. Tak, po drugiej stronie. Jest u mnie, tak, otwieram. Robisz go? Nie, bo mnie goni. Dobra, mnie też goni jakiś typ. Nie. Możliwe, sprawdźcie z klinikiem jak macie.
Boże, ile tu jest was! Nie! No i tyle z no-hitu, kurde! O i tyle, ja zawsze na końcu, kurwa. Zawsze, kurwa, na końcu. Ale grubo się zrobiło. Nie, no ja strasznie, kurde, jestem zły, bo dostałem, ja tak długo miałem no hita i na końcu tak dostałem, głupio. No trudno. Wiem, co czujesz, bo też tak mi się zdarzało, przejebane. Dobra, znajdźmy tego gnoja i tyle. A gdzie jest? Frickson? Fricksona. Ale gdzie dokładnie konkretnie? Koło ciebie? Miałem tu cztery gwiazdki przed chwilą. Cztery gwiazdki. Mam go, tutaj jest. Chodź, Frickson, pomożesz mi. Dobra, dostał, nie ma go. Ending chyba. Ej, to koniec chyba, walnij się do końca. Tak, koniec. Dobra, zawijamy się stąd! Od razu wam powiem, że jest grubo! Adrenalina, jazda! Rura! Będę naciskał! Mam butelkę w razie czego. No i niestety, jeden hit przez całą grę. Klasyka. Klasyka. No, ten jeden hit zawsze. Ten jeden hit zawsze. Zarąbane, bo to zawsze coś może niespodziewanego cię skoczy, no, coś, szafa, ta, prąd, zawsze, ci... zawsze ten, tak, tak. Ej, ten... dostałem achievementa, czekaj. LOL. Za co? Za no hity? Czekaj, czy mój pierwszy achievement będzie za no hity? Czekaj, czekaj. No nie, źle. Ja dostałem za ślizgi, bo się dużo ślizgałem. Ja za bieganie. Nice. A zabieganie to już chyba pierwsza, czy jeden z pierwszych achievementów zabieganie, tak dużo biegałem. Ale ja już drugi dostałem. A co to, ale to dwa. No ale nie achievement, tylko po prostu odznakę wbiłeś, o to ci chodzi. A, no. No to możliwe. A ogólnie, no nie, no dobrze nam poszło, ale no mówię, szkoda, że na końcu dostałem. Ale nic. No przynajmniej teraz wiemy, że nie możemy jednocześnie napierdzielać w nich. Nie, nie. Tymi wybuchowymi. To jest akurat głupie, szkoda. Poczekaj, co tu jeszcze mamy? To do zrobienia, to się zrobi. To jest w ogóle za żyleki. O rany, blady, gdzie ty nogę straciłeś? A widzisz? Taka walka była, co nie? Użyj jak ty tego, chcesz zrobić no hit, kurde, osiągnięcie, jak już masz cały czas na hita przyjętego. No dam radę. Co też chciałem skorzystać z kryjówki, a to też wejdzie, rozwój pułapki, to też na spokojnie. To też na spokojnie, to się zrobi w trakcie pełnej psychozy. A to też wyjdzie w trakcie, daj się powalić, a to też łatwe, strać punkty, zbierz przedmioty. Dobra, ogólnie to... dobra,
Ogólnie to tak, ten no-hit jest najtrudniejszy. I dawajcie zrobimy teraz jakąś prostą level, żeby tego no-hita zrobić. Zraszujemy, tak, zobaczę, co nie dajcie. Tak. Moja no. Bloody. Moja co ty na to, Mongo? Mój pierwszy achievement. Można. O, to mi się wydaje, że to, bo to jest pierwszy ten i wydaje mi się, że to będzie mega łatwe, bo to jest właśnie z kluczami. Ale teraz mogę na wyjebce biegać, ja mogę teraz na wyjebce. I zobaczymy, ja dobra? Spróbujmy to zrobić, zobaczymy, czy faktycznie uda nam się to zraszować i będzie tak mega szybko. Spróbujmy, dobra? Dawajcie. Ja myślałem, że jak jeszcze raz się nabiję odznakę, to dostanie znowu nagrody jakieś, a to nie. To tak nie działa? Nie. No to słabo. Ale mam taką bekę teraz tego. Taką mam bekę. No, jesteś nietykalny. Nietykalny. Najgorsze jest to, że tak naprawdę tyle razy miałem jeden hit tylko przez całą grę, że aż przykre. Dobra, to jest prosta misja teoretycznie, bo to jest z kluczami i to jest na poziomie najłatwiejszym, więc teoretycznie powinno pójść gładko. Teoretycznie. Tak, teoretycznie. Ewentualnie ja będę biegał za kluczami. Ewentualnie. Ja będę biegał za kluczami, a wy będziecie... Stanie czerwony. Ale to co, Bloody, 100%? Ice Lake po tym, co? No tak, no wiadomo, że tak. Ice Lake to trzeba też wymaksować. Znaczy nie po tym, nie? No, nie ja wiem. Po tym, ale... Możecie o 21 pójść, bo ja wtedy ugadany jestem. Znaczy ja jeszcze będę musiał jeszcze jedną grę pójść, bo tam muszę... A na co? No, muszę dograć sponsorkę, Fortnite będę musiał pograć. Masz sponsorkę z Fortnite'em? Pokciąg. Ale to kole musisz jeszcze mieć do tego. Nie ma Fortnite'a bez coli. Cola, drinken und spielen Fortnite. No i jazda. Czekajcie. Odwołaj autopsję. Dobra, ja już mam tak wyjebane na hita, już lecę, jej, wyjebane mam. A już zrobiłeś to, tak? No co? A już zrobiłeś no hita, tak? No ja już mam 10, no to jest mój pierwszy element. A, czyli zrobiłeś już to, dobra. Drugi raz się nie opłaca, bo nawet nagrody i tak nie dostanie. Tak, nie opłaca się drugi raz. Dobra, to ten. A co, jest coś takiego, że dwa razy można nabić coś? Dobra, byczki. Trzy klucze trzeba znaleźć. Każdy klucz jest w innym sektorze i generalnie po prostu jest tu napisane... Jak to się sprawdzało, jaki ten? A tu jest podpowiedź, tak? Nie. Jest. Ogień, ten dziwny znaczek i taki ten. Dobra, to ja idę na ogień. Jak to słynne przysłowie, przecież rozmnożyć się. Kurwa, na start. Nie dostałem, ale... Dostałem inne, żeby trafić 50 razy typa, ale na start mnie już typ zaczął gonić i się rozdygałem. Jeśli podczas tej najgłębszej cię nie trafi byczek, to też nie masz hita. Bo tam nawet podczas tej największej psychozy goni cię byczek i jeśli on ciebie nie trafi też, to też nie dostajesz wtedy. To jest, mi się wydaje, że to jedna z łatwiejszych misji, bo tak naprawdę, jeśli dobrze pójdzie, to bardzo szybko można ogarnąć bardzo szybko można ogarnąć te klucze, jeśli ma się farta. Jeśli ma się farta. Mam ogień. Mam klucz.
Dobra, ja już wracam, mam klucz swój. Łatwo. A jak tam mogę mać swój klucz? No nie, no ja na razie za wielką ludę może, bo gdzie on pójdzie tam, kurde. Ja mam. Dobra. Weź Frikson, pójdź pomóż temu Amongowi. Który to był? Sektor B? Tref, tutaj. Mam. Masz? To chodź, wracaj. Dobra. Dawaj, Amongo, wrzucaj kluczyk! Idę. O kurde, to nie była Amongo. XD. X kurwa D. To nie jest Amongo. Ale mnie kurde chciało szukać. Podsłuchał rozmowę. No, miałem farta, farta miałem. Dobra, lecimy. Leć. O kurde, łatwo. Ej, to naprawdę no, jest chyba najłatwiejsza. Najłatwiejsza misja to jest imo. Nie, ja robiłem to solo i jest ciężko solo. Solo. Znaczy jak ma się osoby, to jest łatwo. Każdy pójdzie w inny sektor i no i myk, no hit, druga misja. Ekstra. Ale każdy minusika dostał. No każdy minusika, ale no hit jest. To jest najważniejsze. No i w sumie szybka misja, bo to wiesz, ile 5 minut. To tyle co nie jest tak naprawdę. No więc naprawdę fajna, przyjemna misja. W trójkę to można zrobić, wiesz, tak naprawdę op tak. Kilka razy, 4 minutki nam zajęło. I to ja mówię, 4 minutki. Fajne, fajna misja. Dobra, wróćmy. Bo ten na najwyższym poziomie, zwłaszcza na tym średnim, no to no widać, że nam już trzeba trochę przeskillować, co nie? Że już jest ten taki vibe'ik przeskillowany. No, daj spokój. Też da się, ale jeden głupi błąd, zwłaszcza że misje często są długie i wiesz, już masz hita, co nie? No, otóż to. Dobra, ja zobaczę, co tam gałganica tam ma ciekawego. Ciekawe. Dobra, to co? Jeszcze jeden raz? Ten z kluczami? Jak czujecie? No jeszcze raz możemy. Jak chcesz, nie? Bo co to jest? Sabotować blokadę. Dobra, szybko, chodźcie na rękę ktoś. A jeszcze generator jest w miarę łatwy, ale to trzeba byłoby przejść. Czy chyba, że generator chcemy zrobić, to żeby z paliwem przejść do generatora, też w miarę łatwe, ale chyba te z kluczami łatwiejsze imo. Tak mi się wydaje. Dobra, zróbmy jeszcze raz po prostu. Zróbmy jeszcze po prostu raz te klucze i potem zrobimy już coś dalej. A można? Co? Mówię, że można, można. Można, a nawet trzeba. O, zamiast kapci jest fajny perk, że robisz mniejszy hałas podczas biegania i otwierania drzwi na przykład. O, widzisz? Tak, ja właśnie sobie to wziąłem, bo to też stwierdziłem, że spoko. Ja stwierdziłem, że fajne. Rozpoczynam? Co rozpoczynam? Łobuzie? Mówię, że jest taka pasywka, że możesz rozpocząć próbę od razu z cegłą, apteczką. Ale coś... szczerze mówiąc, czy to jest takie super? Tak jakby rzeczy no, brakowało. Ja nie ma pasywki jeszcze pod leczenie. Ale no. Cegła leży zazwyczaj na początku próby w ogóle, albo coś. Także no. Nie, ale to zawsze na standardzie nam możesz komuś przyrąbać już cegłą. A no. Niby tak, ale... Pierwszego lepszego menera od razu cegłą poczęstować. Ja chyba zmienię sobie zamiast tego ogłuszenia na minę, bo mina jest OP w ogóle podobnie. Mina jest OP?
Czy ja wiem? Ja korzystam z miny. Rozstawiasz, a ty wrzucasz, dobre. Tak. Czy ja wiem, to, czy... Jak wyciągasz, kiedy, to jest... Ale jak wiesz, kiedy stawiać i jak, to spoko chyba. No. Teoretycznie oślepia przeciwników, ale jak sam wpadniesz, to też cię oślepi. Nie, nie, nie oślepia cię twoja własna mina. Twoja własna mina, no. twoja własna mina cię nie oślepia przecież. Ale chodzi mi o mgłę po prostu, że jak wbiegniesz w tą mgłę. Ale masz adrenalinę przy wyższych levelach, jak w nią wbiegniesz. A tam tyle oślepia... No tak samo z ogłuszeniem mam. No. Jak rzucę, to wszyscy dostajecie adrenalinę. Fajne. No dawajcie, znowu to samo, łatwy case. Mimo uważam, że właśnie te dwa perki są najlepsze. Rentgen jest gówniany, a medyk jest do supporta, ale jak ktoś nie ginie, to też jest useless. Robimy tak samo. Ja na prawo. Karo, ja mam jak coś. Dobra, Karo. Widzę, ale gościu mnie goni. Muszę ten. Weź go zabierz może. Kurde, krzykacze mam. No to krzykacz nie zadaje obrażeń. Musisz go przetrwać po prostu. Nie, bożeż ty, ale bym odruch zrobił. To jest ogień. Ale się wystraszyłem. Dobra, tutaj nie ma go. Mam swój. Jak coś swój mam. Więc ja już wracam. Dobra, macie swoje? Yeah, ale wielkolot mi wleciał. Fuck. Oh, fuck, nie fajnie. Nie. No bo gonił mnie i musiałem gdzieś spierdzielić. Mam. To tutaj cicho. Jak stąd wyjść, kurwa? Tędy się chyba nie da. Czy da się? Może się będzie. O.
Dobra, ending. Dobra, zawijamy się! Prost! Es, ale łatwo! To faktycznie jest najprostsza misja. Nie, nie, no to jest... jak w trójkę się gra, to jest mega prosto. Szybko, zawijamy się stąd! No i profesjonalnie, proszę państwa. No, kolejna misja z sukcesem. A nawet z sukcesem i to gigantycznym. Ej, dostałem kolejnego achievementa. Dostałem kolejnego achievementa. Jakiego? Ale to chyba jest ten podstawowy taki, czyli że chyba good, że tam 25. A, 25 tak? Prób ukończ, tak, to jest to. No, i... Dobrze. I pięknie, tak? Ukończona kolejna epicka próba. Tak jak lubię. No i teraz od razu lepiej na serduszku, kiedy kolejna taka fajna próba została zrealizowana. Oh yeah. A ile ci jeszcze zostało, Bloody? No hitów? No hita? A no. Dużo. 7. A to wie? Chyba mi tak samo. A, no to jeszcze sporo zabaw. Ale dobra, zróbmy teraz coś trudniejszego. Ale tak, tutaj najłatwiej chyba na tej misji to zrobić, bo 5 minut około, nie licząc ładowania oczywiście, bo samo ładowanie i restartowanie tych misji trochę trwa. No to najszybciej idzie, jak trzech się gra oczywiście, bo no, wtedy każdy szuka swojego. To musisz się nadziać na jakąś pułapkę. Tak, bo wtedy każdy szuka swojego i jest git, no. No i pięknie, dobra. Pięknie, kolejna misja zrealizowana. Nice.